Dziś opowiem Ci o Imperium Mongołów, które ukształtowało się na dalekich stepach Azji. Zapraszam! Mongołowie, zwani też Tatarami, byli ludem, który pod koniec XII wieku zamieszkiwał na stepach Mongolii, Mandżurii i południowo-wschodniej Syberii. Tereny, jakie zamieszkiwali, charakteryzowały się surowym klimatem, a ziemie nie nadawały się pod uprawy. To też żyli oni z pasterstwa i łowiectwa. Prowadzili koczowniczy tryb życia, wędrując za swymi stadami w poszukiwaniu żyznych pastwisk. Dużo czasu spędzali w siodle. Mieszkali w jurtach, czyli takich rozkładanych namiotach, a mięso, skóry i mleko pozyskiwali od swoich zwierząt. Nie tworzyli jednolitego państwa. Byli podzieleni na liczne rody i szczepy, którymi dowodzili chanowie. Na początku XIII wieku Temudżin narzucił swoje zwierzchnictwo wszystkim Mongołom, a to dzięki temu, że był sprawnym dyplomatą. Przypuszcza się, że w 1206 roku przyjął tytuł Chingis Hana, czyli władcy całego świata. Zjednoczeni i zorganizowani pod jego rządami Mongołowie rozpoczęli ekspansję. Najpierw podbili Chiny, a zajęło im to kilkanaście lat. Ostatecznie zwyciężyli i to mimo, iż chińska cywilizacja była o wiele bardziej rozwinięta niż mongolska. Chińczyków nie uchronił ani chiński mur, ani nowinki techniczne jak trujące gazy czy zasłony dymne. Chingis Khan przyjął chińskie wynalazki techniczne, unowocześnił armię i stworzył sprawny aparat państwowy. Mongołowie udali się na zachód. Podbili bogate państwo Chorezmu i opanowali tereny Azji Środkowej, wliczając w to Iran i Mezopotamię. Potem ruszyli na stepy czarnomorskie, gdzie toczyli walki z koczowniczymi plemionami połowców, których wspierali książęta ruscy. W 1223 roku Mongołowie stoczyli zwycięską bitwę nad rzeką Kałką, całkowicie rozbijając siły wroga. Co ciekawe, część Rusinów jeszcze 3 dni po bitwie broniła się we własnym obozie, ale ich sytuacja była beznadziejna. Książę kijowski Mścisław Romanowicz postanowił przystać na propozycję Subedeja, mongolskiego wodza, i poddać się. Zapewniono go, że Rusini będą mogli spokojnie odejść. Mongołowie nie dotrzymali słowa. Gdy tylko Rusini złożyli broń, część z nich została wymordowana od razu, a pozostałych, w tym także księcia, związano, przykryto deskami, a na tym rozstawiono stoły i ucztowano, aż wszyscy Rusini zginęli w męczarniach. Po zwycięskiej walce Mongołowie zawrócili na wschód. Mongołowie zasłynęli z okrucieństwa. Mieszkańcy miast stawiających opór, ale też pochwyceni jeńcy, wszyscy byli bezlitośnie mordowani. Często przeprowadzano publiczne egzekucje, które miały przerazić wrogów i zniechęcić do oporu. Dlatego z czasem ludy wolały się poddać bez walki i zachować życie. Kilka słów o samym Temudżinie, czyli Chingis Khanie. Był on hanem Mongołów, któremu udało się stworzyć Imperium Mongolskie. Jego ojciec dowodził jednym z mongolskich plemion, ale zmarł, gdy Temudżin miał zaledwie 9 lat. Chłopiec utracił pozycję wodza, którą udało mu się odzyskać dopiero w 1200 roku, gdy sprawował władzę nad częścią plemion, nosząc tytuł Hana. W 1206 roku podbił resztę plemion mongolskich i objął nad nimi rządy. Tytułowano go Chingis Khanem, czyli silnym lub światowym przywódcą. Temudżin zaczął od przeorganizowania swojej armii, a następnie ruszył na podbój nowych terytoriów. W ten sposób planował tereny dzisiejszej Korei, Chin, Rosji, południowo-wschodniej Azji i Indii. W czym tkwił sekret mongolskiej armii? Jej podstawą była konnica, której zaletą była szybkość i możliwość ataku z zaskoczenia. Oddziały były podzielone na dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy, a dowódcy mniejszych jednostek byli bezwzględnie podporządkowani zwierzchnikom. Każdą wyprawę poprzedzał zwiad, który był dokonywany przez szpiegów, zwykle przybranych za kupców lub włóczęgów. Czasem przodem wysyłano mniejszy oddział, by ocenić siły przeciwnika. Przed większymi starciami dokładnie się przygotowywano, co mogło trwać nawet kilka lat. Stosowano także różnorodne rozwiązania taktyczne, jak nagłe ataki czy pozorne ucieczki. Naczelny wódz nigdy nie brał udziału w bitwie. Zamiast tego obserwował ją z bezpiecznej odległości, kontrolował przebieg bitwy i przez gońców wysłał rozkazy do poszczególnych dowódców.
to ciężkozbrojny mongolski jeździec. Walczył przy użyciu włóczni, która miała na końcu charakterystyczny hak, pozwalający na zrzucenie z konia przeciwnika. Ponadto mieli oni także lekką szablę, pozwalającą na szybkie ruchy podczas walki. No i łuk, który pozwalał na ostrzeliwanie oddalonego przeciwnika. Wojownik miał okrągłą tarczę, którą używał podczas walki wręcz, a gdy nie była potrzebna, przytraczano ją do siodła, by nie zajmowała rąk. Ciało osłaniał kaftan z zachodzącymi na siebie lamelkami, czyli blaszkami. Z kolei hełm miał doczepione osłony, zwykle ze skóry lub z kolczugi, by lepiej chronił karki i policzki. Konie Mongołów były niewielkie, ale za to bardzo wytrzymałe. W 1227 roku zmarł Chinggis Khan, pozostawiając po sobie ogromne imperium, które zostało zorganizowane w prosty, a jednocześnie efektywny sposób. Na wielu podbitych ziemiach dalej rządzili dawni władcy, którzy musieli płacić Khanowi wysokie daniny. Od ludów osiadłych podatki ściągano w pieniądzu, a od ludów koczowniczych pobierano je w bydle. Oprócz tego podbite ludy miały obowiązek dostarczania wojsk, które na polu bitwy wspierały Mongołów. Nie ingerowano w miejscowe wierzenia czy obyczaje, ale najdrobniejsze przejawy niezadowolenia czy buntu karano śmiercią. Ciekawostka? To pomnik Chinggis Khana, postawiony w okolicach Ulan Bator. Ma on 30 metrów wysokości, na głowie konia znajduje się punkt widokowy, a aby się tam dostać, można skorzystać z windy, która znajduje się w ogonie rumaka. Mongołowie dwukrotnie próbowali podbić Japonię. Raz w 1274, a drugi raz w 1281 roku. Za każdym razem przeszkodziły im w tym siły przyrody. Tajfuny, zwane kamikadze, czyli z japońskiego boski wiatr, zatopiły mongolską flotę, na której próbowano przewieźć potężną armię. W tej sytuacji wielki Khan zrezygnował z podboju tego kraju. Mimo że teraz Mongołowie posiadali rozległe imperium, nadal pozostawali ludem koczowniczym, choć utworzyli własną stolicę, Karakorum. Założono je na ziemiach, na których dorastał Temudżyn. Miasto miało usprawnić zarządzanie imperium. Było ośrodkiem władzy, handlu i rzemiosła. A to dlatego, że osiedlano tu rzemieślników uprowadzonych z podbitych ziem. Model zarządzania państwem zaczerpnięto z Chin. Stworzono sieć urzędników, z którymi kontaktowano się przy pomocy poczty konnej. Gdy zmarł Chinggis Khan, zarówno imperium, jak i armię podzielono na jego potomków, nad którymi zwierzchność miał jeden z synów Temudżyna, Ugedej. Poszczególne części nazwano ordą, co znaczyło wojsko. Zachodnie ziemie, czyli tzw. Złotą Ordę, otrzymał wnuk Chinggis Khana, Batu Khan. W 1235 roku zorganizowano w Karakorum Wielki Wiec, na który wezwał wszystkich Wielki Khan. Ustalono na nim, że kolejnym celem ataku będzie Europa. W 1236 roku rozpoczęto wyprawę, którą dowodził Batu Khan. Prowadził on 100-tysięczną armię, która podbiła Bułgarów, a potem kolejne księstwa ruskie, którym pomimo zagrożenia nie udało się zjednoczyć, by wspólnie walczyć. Pod koniec 1240 roku Mongołowie zdobyli Kijów, zniszczyli miasto i wymordowali jego mieszkańców. W tej sytuacji pozostali książęta ruscy postanowili się poddać. Skutki podbojów Batu Khana okazały się być bardzo trwałe. Ziemie te aż do XV wieku były pod zwierzchnictwem tatarskim, odcięte od wpływów europejskich, przez co utrwalił się model despotycznego sprawowania władzy. Książęta ruscy, którzy zarządzali tymi terenami przed objęciem tronu, każdorazowo musieli uzyskać zgodę Khana. Z kolei ludność musiała płacić daniny i udzielać pomocy wojskowej Mongołom, w przeciwnym razie stosowano wobec niej terror. Gdy Mongołowie podbili Ruś, za cel obrali Węgry. Część wojsk po drodze zaatakowała także Polskę. Zniszczyli Sandomierz, Kraków i Wrocław. A 9 kwietnia 1241 roku w bitwie pod Legnicą rozbili polskie rycerstwo wspomagane przez zakony rycerskie. Mongołowie rozgromili także siły węgierskie. Ich sukcesy przeraziły całą Europę, która oczekiwała na kolejny atak. Ten jednak nie nastąpił, gdyż Mongołowie zajęli się wewnętrznymi walkami o władzę. Potomkowie Chinggis Khana zaczęli rywalizować ze sobą o przywództwo, a wielkie imperium rozpadło się na mniejsze państwa. Ich pozycja polityczna wyraźnie spadła, a z czasem narastały między nimi coraz większe różnice, gdyż mongolscy najeźdźcy przejmowali lokalny język, obyczaje i wierzenia.
zwłaszcza islam i buddyzm. Ciekawostka. Europejczycy błędnie nazywali Mongołów Tatarami. Nazwę tą zaczerpnęli od jednego z podbitych przed Mongołów ludów. Nazwa ta kojarzyła się z Tartarem, grecką mityczną krainą śmierci, co podkreślało, z jakim lękiem patrzono na ten azjatycki lud. Średniowieczne kroniki określały ich jako Tartari lub mieszkańcy piekieł. Po pewnym czasie, gdy w Europie strach przed Mongołami nieco osłabł, w 1245 roku papież wysłał swoich posłów do Karakorum. Miał nadzieję na zawarcie sojuszu i wspólną walkę przeciwko Arabom i Turkom seldżuckim, by odzyskać kontrolę nad Jerozolimą. W tej wyprawie brał udział także polski mnich, franciszkanin, Benedykt Polak. W 1248 roku wielki Han zażądał, by to sam papież przybył do niego osobiście i uznał jego panowanie. Najsłynniejszym podróżnikiem, który odwiedził dwór wielkiego Hana, był Marco Polo. W 1266 roku na dwór wielkiego Hana Kubilaja dotarli Niccolo i Matteo Polo, ojciec i stryj Marco Polo. W 1272 roku cała trójka wspólnie wyruszyła na wyprawę do Hanbałyku, dzisiejszego Pekinu, który wtedy był stolicą Imperium Mongolskiego. Podróż zajęła im 30 miesięcy, a Marco Polo w Mongolii spędził 17 lat, goszcząc na dworze cesarza. Poznał różne krainy Dalekiego Wschodu, pozostawił po sobie zapiski dotyczące imperium, a także opis krain oddzielających Europę od Chin. Z powrotem Marco Polo podróżował drogą morską, wioząc liczne podarki, jakie otrzymał od wielkiego Hana i innych władców odwiedzanych ziem. Wśród nich był wielbłąd i słoń. Nie udało się nawiązać trwałych kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Europą a Mongolią, ale podróż Marco Polo niewątpliwie zwiększyła wiedzę geograficzną ówczesnych Europejczyków. Zapamiętaj najważniejsze. Mongołowie byli koczowniczym ludem zamieszkującym stepy na pograniczu Syberii i stepów Mongolii. W początkach XIII wieku ich plemiona zostały zjednoczone przez Temujina, który przyjął wówczas tytuł Chingischana. W ciągu zaledwie 20 lat Mongołowie podbili ogromne obszary Azji, od wybrzeży Chin po granice Europy. Podstawą tych sukcesów były niezwykle efektywna armia oparta na konnicy i surowej dyscyplinie, metodyczne okrucieństwo, zastosowanie rozmaitych wynalazków technicznych, np. gazów bojowych oraz specyficzna taktyka walki. Mongołowie dwukrotnie atakowali Europę. W 1223 roku ich zwiad rozbił siły książąt ruskich w bitwie nad Kałką. Z kolei w 1236 roku ich armia zajęła ziemię Bułgarów Kamskich i książąt ruskich, a następnie pokonała wojska książąt polskich i króla Węgier w 1241 roku. Utworzone przez Mongołów imperium szybko rozpadło się na mniejsze państwa. W Europie ich panowanie odcisnęło szczególne piętno na Rusi.